No, ładna szesnastka. Teraz atak jaszczurki. I fasad, no jeszcze nie wykończył jej. O, nie było kombosa, szkoda. No, to było jednak tak czy siak zmarnowanie kolejki ze strony jaszczurki, więc tak czy siak, no, nie było tak źle w tej walce. I za sam odbyt czwarty. Punkty zwa o 5, ofensywa o 2, defensywa o 1, szybkość o 2. Okej, całkiem nieco doświadczenie. Mamy co? Bombę biegającą. Całkiem dobrze. Całkiem dobry przedmiot ofensywny, no, który też na pewno Zal się pomoże w tej grze. O, nie będzie od tyłu, a szkoda. No, na ten żuk nie zdążył zaatakować, więc całkiem fajnie, że nic w tej walce nie straciłem. Znowu gnój, znowu doświadczenie, a więc idziemy po raz kolejny do tej całej oazy z Wonsam Dongiem. Tak, on ma te odpały, że o, toczmy gnój do końca pusty i tak dalej. Także co do tej oazy, co do tej wody, tutaj mamy taką chłodną, czystą wodę, która jednak pachnie trochę jak właśnie gnój, to jednak jeżeli ją wypijemy, to ona nas też zrewitalizuje, ona nas też uzdrowi, więc o tym też, no, całkiem warto pamiętać, że taka woda też u was uzdrawia. Okej, teraz właśnie z gnojem możemy zawalczył. Widzicie, teraz jaszczurka do tej walki się przyłączyła. I tak, teraz będę atakował jaszczurkę, bo wiem po prostu, że jaszczurka będzie teraz tego całego żuka atakowała po prostu. O, tu właśnie była taka przerwa w tym... w kombosie, więc nie uda mi się taka... nie uda mi się szesaska. Okej, teraz jaszczurka właśnie tak traciła kolejkę na to, że po prostu się tak w tego żuka wpatrywała i to po prostu jej zmazowało kolejkę. Więc ogólnie widzicie, jak właśnie żuk na tą jaszczurkę działa. Oczywiście ona po prostu z tego powodu marnuje kolejki i to jest całkiem też warto o tym pamiętać. Okej, znowu więcej doświadczenia, żadnych obrażeń, a więc możemy iść dalej. O, to jest jeszcze jakiś prezencik, w nim co? Chleb, okej, więc możemy z tym, no, tym bardziej śmiało iść dalej. Okej, to był jakiś jeszcze prezent, w nim mamy co? Banan, no, pewnie raj dla salsy, tak się założę, a może nie? O, to luksusowy banan! Hej, ty głupia małpo! Jeżeli myślisz, że ten banan jest dla ciebie, to pomyśl jeszcze raz, dawaj to! Okej, czyli jednak fasad bierze tego całego banana. Jeszcze co do fasada? Ja szczerze nie wiem, gdzie on ma oczy, nie mam pojęcia, czy to są te całe takie czarne kropki nad wąsami? Czy takie dwie takie trochę jaśniejsze kropki, takie bardziej brązowe, tuż pod jego nakrzynków? Nie mam pojęcia, które to są jego oczy, nie mam pojęcia, szczerze, naprawdę. Już skórkę, jeśli on ją potknął jak w kreskówkach. Stary numer. Jeden z tych najstarszych numerów na świecie, tak dalej. Okej, my idziemy dalej i walczymy z tym oto dziwacznym przeciwnikiem. Tym całym, który się nazywa Sahara. Nie wiem, co to za nazwa, co to w ogóle ma być za przeciwnik. No a tak, on może być trochę groźny z tymi atakami fizycznymi. I też z tego co pamiętam, ma on atak promieniem, który u nas może wywołać status dziwności. I też co do statusów, jeżeli na jakiś salsa status będzie cierpieć, to po prostu fasad użyje obroży, żeby nas z tego statusu wyleczyć. I to nam zabierze jeden punkt zdrowia, ale jednak no, to jest na pewno warte tego wyleczenia tego statusu, na który tam salsa jakieś tam cierpi. Czy to dziwność, czy to też sen, czy tam co innego, naprawdę to też na to obroża będzie działała. A teraz po prostu się już tam w tą samą walkę z tym samym Sahara, czy cokolwiek to jest. Też takie tło w tej walce, jakby tam, wiecie, tam z tyłu właśnie jakby była taka burza piaskowa. Całkiem fajny pomysł z tym takim tłem. Takie właśnie pustynne. Taki kolor piachu. No dobra, Sahara pokonany, my idziemy dalej i także zganiamy doświadczenie. Okej, to jest taki wir, który widzicie tam się tuż koło mnie pojawił, ale teraz w niego nie wejdę, bo to jest kolejny, no dosyć groźny przeciwnik, a na niego też nie jestem zbyt dobrze wyposażony. Tu mamy więcej mięsa, okej, więc możemy iść dalej. Tak, tu mogę iść jeszcze naprzód chyba z tego co pamiętam. O, tu właśnie jest kolejna piaskowa jaszczurka.
Okej, ona też kolejkę marnuje, po prostu się na nas gapi, wpatruje się w naszą duszę i tak dalej. A my za to tylko zgarniamy doświadczenie. Level 5. Punkty zawało 5. Ofensywa 1, defensywa 1, inteligencja 1, szybkość o 2. Widzicie, znowu szybkość o 2, więc oczywiście szybkość u Salsy będzie no jego największym atutem po prostu. Okej, to będzie od tyłu, jest od tyłu, sana Sahara. Tak on to wygląda. Naprawdę, nie wiem co to ma w ogóle być. Nie mam pojęcia co to jest. Tak samo zresztą nie wiem co to był ten cały Tangu w Airbot, to był taki przeciwnik Tangu. Jakiś taki zły jean z fletem, coś takiego, nie mam pojęcia. No, piękna 16, to jest też facet tutaj tego przeciwnika wykończył. Doświadczenie. Oj, prezent jeszcze w nim, co? O, w nim mam ten cały starożytny banan. I on też służy do ataków fizycznych. Może go tam wkrótce zademonstruję. A też mamy co? O, mamy jeszcze spray na robaki, który świetnie działa właśnie na, jak nazwa wskazuje, na robaki. Na przeciwników typu robaczego. Okej, teraz pójdę tędy na północ, tutaj w górę. Oj, biedna! Żaba wsysana przez wiry pustynne, piaskowe i tak dalej. Ale mi się kręci w głowie! Pomóż mi, Ribbit! I ona była wsysana przez tego oto przeciwnika. To jest wielki mrówkolew. I on jest, jak pamiętam, jeszcze groźniejszy niż Sarasarasa. Chyba on nam może zadać jeszcze większe obrażenia. I też ja osobiście z tym przeciwnikiem nie polecam walczyć, chyba że macie przy sobie spray na robaki. A ja taki składam mam, więc mogę z tego tutaj skorzystać. Tutaj właśnie go mam. Widzicie, no ponad 300 obrażeń, naprawdę masywne obrażenia ten atak go tutaj temu mrówkolewowi zadał po prostu. No to całkiem dużo doświadczenia. I tak, ten tutaj mrówkolew, on po sobie zawsze pozostawia czarę pchli. Czyli to też u Salsy podniesie defensywę, więc no całkiem przydatna rzecz. Właśnie to całe kręcenie i tak dalej. Właśnie to nawet było całkiem miłe po jakiejś chwili. Dzięki za uratowanie mnie, kiedy potrzebowałem pomocy. Zresztą, skoro przy tym jesteśmy, to hop! Zapisać ci grę. Tak, zapiszmy i poprzednio cię pozdrawiam i idziemy dalej. Tak, też pozdrawiasz, cieszę się, tak dalej. To jest jakaś tabliczka, co tu mamy? Żaby w pustyni? To nie jest takie szalone, jak mogłoby się wydawać. Niektóre gatunki żab, tak jak piaszczyste, piaskowe żaby, żyją w takich pustynnych terenach jak Afryka. Jakieś tam biologiczne, przyrodnicze ciekawostki, które mnie kompletnie nie interesują. W końcu z biologii miałem dwójkę i tak dalej. Okej, to jest jakiś kolejny prezencik, nie mamy co? O, kolejna bomba biegająca, świetnie. Jakieś jeszcze... jakieś kości? Co, oczekujesz, że kości krowy będą gadały, czy co? Naprawdę, jakby geniusz. O, jest od tyłu jednak! Myślałem, że nie będzie od tyłu, będzie od boku, czyli od przodu jednak. Nie będzie od tyłu, będzie od boku, czyli od przodu, czyli na ukos i... tak, naprawdę. Ile można to jeszcze bardziej zmieszać? Pojęcia nie mam. O, to była przerwa i mi się nie udało tutaj przez tą przerwę z kombosem wyskoczyć. A tak czy siak, ten żuk również leży. No, ten po sobie gnął nie zostawił. Nie jestem pewien, czy tam coś jeszcze było na południe, jeszcze się upewnię i tam sprawdzę. Nie chcę sobie walczyć. Czy tu coś było? Nie wiem, czy tam nie było przejście do dalszej części tej całej pustyni. Tu widzę, jest znowu jakiś żuczek. O, tu są... właśnie, widzę, że tu się właśnie tak poszedłem, bo tu są trzy gnoje. Tam przez żuki pozostawione. Więc całkiem dobrze, że ten dyżem poszedł. Na pewno będzie trochę doświadczenia dla nas. O, tu będzie jeszcze atak jaszczurki. No po prostu jak widzicie, nawet z tymi wszystkimi level upami Salsa cały czas ma naprawdę kiepskie ataki, kiepską ofensywę, więc no z tym będzie kłopot przy tej postaci. Ale w ogóle Salsa level 6! Punkty zawał 4, ofensywa 1, defensywa 1, inteligencja 1 i znowu szybkość o 2 i prezent i w nim chleb. Tak po sobie jaszczurki mogą czasami chleb zostawić, co też nam może nieco pomóc. Okej, teraz ja się wrócę. O! Niestety wpadłem w tego do mrówkolewa. Ale spróbuję może z nim tak czy siak zawalczyć. No widzicie, fatalne obrażenia i też no on całkiem na dużo tych obrażeń zadał.
więc no tak coś jak się będę musiał tam wrócić do tej oazy z tym całym jeziorkiem, z całą kałużą tej całej chłodnej, czystej wody, która jak mówię nas uzdrowi. Przy okazji oddam właśnie ten cały gnój Wan Song Dongowi. Okej, więc... cały czas muszę ten cały guziczek A naciskać, żeby to całe doświadczenie tam zdobyć. Okej, już mi trochę palec boli, szczerze, ale wytrzymam, nie ma sprawy, nie martw się o mnie. I kolejne 5 doświadczenia. Czy mam w ogóle jeszcze przy sobie jakiś gnój? Jeszcze się upewnię? No już nie mam, więc już się może uzdrowię tutaj z tą całą wodą, która trochę pachnie gnojem. Tak, tym się w ogóle nie zrażajcie, naprawdę to was tak coś jak uzdrowi. Więc o to się nie bójcie, że to nam jakoś się paskudnie pachnie, że tam jest napisane, że tam gra nam pisze, że o, pachnie gnojem. To nie jest nic szczególnego. Okej, teraz ja pójdę tędy, bo tu trzeba iść dalej. Znowu jest jakiś żuk, ale już go pominę. O, to jest jakiś prezent, nie mam co? Okej, bransoleta wodnika, która nam też podniesie defensywę i ta nam też pomoże przy nadchodzącym minibosie, który właśnie tam pewnie go już widzieliście. O, właśnie jeszcze się nie wyposażyłem w ten cały pchli czar, który tam ten mrówkolew po sobie zostawił. Okej, teraz sobie to trochę tą defensywę podniosę, bo to mi na pewno w tej walce pomoże. Okej, to tam coś ten blokuje dostęp do tego całego białego... Czy to jest bardzo taki bardziej kremowy niż biały? A powiedzmy, że to jest taki biały, okrągły dom, o którym nam mówił właśnie fasad, że do niego idziemy. Jakiś wilk nam blokuje drogę, jakiś wilk z kaktusem w głowie. Słuchaj, małpko! To jest kaktusowy wilk. Najpodlejsza rzecz w pustyni. A nie możemy tam wejść, skoro on tutaj tak stoi. Pokonaj go! Przegrasz, a ci zasadzuje więcej kary. Okej, więc nie zobaczymy. A przecież byłem daleko od niego i się wdałem w walkę, tak czy siak, to było głupie. No ale dobra, to jest ten kaktusowy wilk. I on ma no całkiem mocne ataki fizyczne, więc rzeczywiście no sobie tą defensywę przed walką no tam podnieście i też się uzdrówcie, jeżeli możecie. Jeżeli tam macie jakieś tam chleb czy mięso, tak dalej. I też przy walce z wilkiem ja polecam jak najbardziej używać mimiki salsy, bo też ataki podstawowe salsy, to całe drapanie, no temu wilkowi nie zada dużo obrażeń. Mimika jest dużo lepszym pomysłem na tą walkę, a więc teraz to zastosuję. Widzicie, teraz on użył tego całego uderzenia głową z kaktusem. Co to samo? Jak widzicie, trochę mnie to boli, teraz no wypadałoby się szybko uzdrowić. Zobaczmy. Zjem póki co jeszcze chleb. No całe szczęście salsa jest szybsza od wilka. No bo gdyby nie była, to byłoby trochę kiepsko, szczerze. Tylko że muszę znowu chleb zjeść, bo ten wilk cały czas mnie atakuje po prostu. No to jest szczerze taki dosyć niełatwy mini boss. Tu nie będę owijał w bawełnę. O, ten umieszcza guzik na ten. Znaczy balz na guziku od obroży, ja nie mogę. Już się szykuję, ja nie mogę. Ten musi kurczę jakiś, nie wiem, postać licznik, że ile razy fasad tą obrożą uruchomił, naprawdę. Okej, teraz azą mimikę może użyję. No i też no, na pewno fasad temu wilkowi zabierze więcej zdrowia niż no salsa, tak czy siak po prostu.